Not usable, in my opinion. So throw it to the trash. You can restore USB ports from both sides, and rest you can utilize. A propos właśnie latarki, we check if they safely charge Leon Aku inside her. So I open or disassemble it again. Leon Aku. Dobra. Yeah, we have a USB port. I have a power bank with my good quality cable. We change to voltmeter and we check if they safe to charge Leon Aku. Okay, it's green and red light. Green is probably they work charging. It's charging mode. Okay, I on again my power bank because they automatically stop working if they don't get much power. I don't know what is exactly flow power need to still working, so just see this is plus and this is minus 4 volts and 126 of 1000. It's safely to charge Lion Aku or battery. I check again. It's actual in charging mode. Yes, 4 volts. You see. It's safe to charge, but no with original cable from package. And I check something. Sprawdzę jeszcze jedną rzecz. If they work only in connect to power bank or power package. Yes, it's work from cable only. It's only red lights. Blink, no, lights, red lights, and it's work from power bank or power package or something. So it's really interesting flashlight, LED flashlight. I power off it. Ale dobra, wracając do mojego komentowania po polsku, bo po angielsku to chyba tyle wystarczy, jeśli ktoś chciał zobaczyć mniej więcej jak to rozebrać. O. Jak widać, zimny lód odpadł gdzieś od płytki z diodą. No po prostu producent dał tyłu. No po prostu tyłu projektując tą latarkę.
Ja nie chcę obrywać tego na siłę, chociaż pewnie nic by się nie stało. Po prostu jak poszło zwarcie, ona się nagrzała. Po prostu kabel przegrzał się i po prostu lód puścił. A wtedy też przestał. Boże, jak to się mówi? Został przerwany obwód. Plus i minus. No i to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Hej.